Bardzo serdecznie witam Państwa Sztab Miejski 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siema! Czekamy na odzew. Siema! Siema! Cicho! Siema! Siema! Szanowni Państwo, tak naprawdę gramy już od dwóch dni. Odbyło się kilka imprez zamkniętych i od razu Państwu przekazuję bardzo ważną informację. Startujemy dzisiaj z kwotą 8645 zł i 30 groszy. Brawa! Na terenie miasta i powiatu znajduje się 140 wolontariuszy, którzy kwestują, mimo że pogoda dzisiaj niekoniecznie nam sprzyja. Wolontariusze starają się być bardzo widoczni, jedni się przebierają, inni się klonują, tak żeby można było ich zauważyć. Ci, którzy są z nami na scenie, mają bardzo ciężkie puszki, takie, że ledwo można je udźwignąć i mam nadzieję, że tak będzie z wszystkimi tegorocznymi puszkami. Jest naprawdę, proszę Państwa, gorąco. Gorąco od tych serc, od tych dobrych ludzi, którzy wrzucają pieniążki do puszek. Sztab tworzą Barbara Kurek, Klaudia Łabęcka, Dominika Piwnik, Ewa Gmerek, która w tej chwili ciągle jeszcze zbiera pieniążki na ulicach, Damian Kwiecień, Agnieszka Lasek-Piewarska, która tutaj przed nami, ciągle nas służbie, Łukasz Gołda, Janusz Kiełbasa, a próbuję szefować im ja, Ilona Traczyk. Wszystkim tym, którzy z nami kwestują, którzy nas wspierają, którzy nam pomagają, serdecznie dziękujemy i mieliśmy już okazję wręczyć puszki, symboliczne małe puszeczki, które świadczą o tym, że gramy dla Wośpu w Starachowicach. Ale nie wszyscy nasi członkowie takie puszki otrzymali. Chciałabym teraz Was, kochani, uhonorować, podziękować za to, że świątek, piątek, niedziela jesteśmy razem od kilku miesięcy, a tak naprawdę to od kilku lat i po prostu gramy dla dzieci i dla seniorów. Proszę o wręczenie puszek. A ja zapraszam na scenę tych, którzy podjęli się sprawować patronat na 24 finałem. Pana prezydenta Marka Materka, zapraszam serdecznie. I pana starostę Dariusza Dąbrowskiego. Jest z nami pani Bata Stąpak z zarządu powiatu starachowickiego. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Wasia Kurek jakąś taką niewyraźną minę zrobiła, jak nas zapraszała to na scenę. Nie, bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, jestem jednym ze 140 wolontariuszy, o których mówiła Ilona Traczyk i Barbara Kurek, którzy dziś zbierają pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja w tym miejscu chciałem podziękować serdecznie wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Starachowicach, którzy do tej puszki również przyłożyli swoje 3 grosze. Dziękuję też wszystkim tym, którzy nie tylko mnie, ale do każdych puszek i tych małych gołdów, którzy stoją tutaj obok i wielu innych wolontariuszy na terenie całego naszego powiatu dziś dokładali swoją złotówkę i zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie razem grali do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Dzień dobry Państwu, w imieniu własnym, jak również pana starosty Dariusza Dąbrowskiego. Jest mi miło ponownie gościć się u Państwa. Cieszymy się wspólnie z całym zarządem, że możemy Państwa wspomóc. Jak wiadomo, na licytacji na Facebooku jest przez nas podarowane
różne rzeczy i wspieramy inicjatywę i prosimy o licytację i rzucanie pieniążków. A ja jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy jesteście zaangażowani, wolontariuszom. Poświęcacie swój czas nie od po raz pierwszy, od 24 lat. Dziękujemy i prosimy więcej. To zapraszamy do licytacji. A ja zapraszam jeszcze do naszego grona gospodarza obiektu, dyrektora Starachowickiego Centrum Kultury, pana Tomasza Kordeusza. Nie się kręci, drodzy Państwo, ja po dwóch stronach barykady, bo i po tej stronie gospodarza, i po tej stronie artystycznej od wielu, wielu lat towarzyszę orkiestrze, także wiem, że najważniejszą rzeczą to jest otworzyć serca, niezależnie od tego, co różni ludzie mówią, różni ludzie dopinają różne łatki. Najważniejsze, żeby pomagać, żeby w tym pomaganiu się ze sobą łączyć, żeby być razem. I to gwarantuje Starachowicki Sztab Wielkiej Orkiestry od 24 lat, 25 w przyszłym roku. Drodzy Państwo, okrągła impreza. Bardzo się cieszymy, że w Starachowickim Centrum Kultury jesteśmy wszyscy razem i namawiamy do tego i siebie też zobowiązujemy, żeby jak najwięcej do tych puszek dzisiaj wrzucić. Wspaniałej, wspaniałej dzisiaj zabawy i przy okazji wielkiej rzeczy, którą możemy zrobić wspólnie. Siema! Siema! Jeszcze raz! 3, 4! Siema! I jeszcze również symboliczne puszki. Pan prezydent otrzymał. Pani Beato, bardzo proszę. Panie Tomaszu, dla pana również. Tak się zastanawiam, gdzie otrzymałem. Ja otrzymałem tą większą, ale niczym. A my, proszę Państwa, zapraszamy. To my mamy na euro w banknotach. Zapraszamy do wspólnej zabawy i oczywiście zachęcamy gorąco do licytacji. A koncert dzisiejszy poprowadzą Klaudia Łabęcka i Dominika Piwnik, natomiast licytacje, jak co roku, Agnieszka Lasek-Piwarska i Łukasz Gołda. Zapraszamy. Proszę Państwa, przed licytacjami, żeby się rozgrzać, posłuchamy dobrej muzyki i pięknego śpiewu. I przed nami wystąpi Julia Dudek, 13-latka ze studia piosenki Starachowickiego Centrum Kultury, w którym pracuje już od ponad roku. Możemy wspólnie się spotkać i już po raz enty gromadzić środki na dobre, zbożne cele. Możemy wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w dzisiejszym koncercie, w licytacjach. Myślę, że warto, a doświadczenie tych wielu lat przekonuje, że większość jest z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i głęboko wierzę, że spotkamy się jeszcze tutaj na tej scenie dzisiaj w trakcie licytacji. A przed nami kolejne wspaniałe występy. Szanowni Państwo, przede wszystkim jeszcze raz wielkie brawa dla Julii Dudek, która pięknie nam tutaj dzisiaj występowała i mam nadzieję, że zobaczymy ją jeszcze nie raz. Natomiast przed nami 11-letni Mikołaj Dyka, podopieczny Młodzieżowego Domu Kultury. Nie zacieraj nosa,
to na 60 zł. Świetna gra edukacyjna. Tak, tak, to z szacunku dla Wośpu i dla aniołów. Jestem zaszczycona. Proszę Państwa, te moje 50 zł dołoży się do tych ponad 400 tysięcy, które są we sprzęcie szpitala naszego w Starchowicach. To one ratują życie i zdrowie naszym dzieciom i naszym seniorom. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Wasieńko. Drodzy Państwo. Pierwszy z naszych licytacyjnych hitów, proszę Państwa. Drodzy Państwo, 24 finał, mierzymy wysoko, certyfikat. Dzień urzędowania z prezydentem miasta Starachowice, Markiem Materkiem. Dodatkowo, drodzy Państwo, oprócz tego dnia urzędowania mamy gadżety różne. Ja oddam certyfikat. Panie prezydencie, coś tam mamy kalendarz, wasz? Drodzy Państwo, mamy kalendarz Urzędu Miasta Starachowice. Kalendarzyk, sztuk raz. Mamy... Co tam mamy jeszcze? Ja się boję. O, mamy pudełko, pewnie zegar. Zegar do odmierzania czasu. No i mamy, drodzy Państwo... Kubeczek. Czyli, drodzy Państwo, niezbędne rzeczy do tego dnia urzędowania. Tak, do podpisywania coś do jest, podpisywania. Ale widzę, że też jest gumka do ścierania, jakiś, ewentualnie jakby się ktoś potknął. O tak, możemy włożyć własne wizytówki tego dnia, podpisać się prezydent miasta. Jednodniowy. Jednodniowy, tak, warto. Proszę Państwa. I zaczynamy. Tradycyjnie. Od 10 zł. Uwaga, czekamy na 10 zł. Jest 10 zł. Jest 10 zł. Kto da 20 zł? Jest 20. 30. Jest ile? Mamy 30 zł. Kto da 40 zł? Proszę Państwa. 40, jest 40. Jest 50. Kto da 60? Jest 60. Jest 70. Kto da 80? Ale zabieramy tempa. Jest 80. Kto da 100? 90 jest 100. 120. 120. Panie starosto, można. 130. Można, myślę, że wypada sprawdzić, jak to się urzęduje. No właśnie. 130 mam. Możecie 140. Się panowie tego dnia wymienić w sumie. Pani dyrektor, 150. 150. A ta strona, o, proszę Państwa, ta strona jak tam? Czyli mamy 160 zł. No jeden dzień. 160 zł. No to ta jest 160. 160. Drodzy Państwo, 200. 200? 170. 170. 180 zł, kto da 180 zł? 180 zł jest, widzę z prawej strony, 190. I kto da 200 zł? 200 zł. Kto da 200 zł? Jest 200 zł. Pani dyrektor, 210 zł. 210. Kto da 220? Albo już się tak nie bawmy, 250 kto da? No tak, drodzy Państwo, ten dzień może być długi, bo może, no nie wiem jak Pan Prezydent ustali, może to będzie sesja Rady Miasta, to będzie cały dzień. Jak wie Pan Prezydent obiecał, że będzie 250 zł. Kto da 300 zł? 300. Jest 300 zł. My tego dnia, Panie Prezydencie, talia nie sprzedamy. Kto da 350? 350. Kto da 350 zł? Nie ma co, proszę Państwa, to jest doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Na pewno będzie bardzo miło. Można sobie w CV. Pouczająco. Można sobie pisać w CV. Jeden dzień prezydentowania. No super. 350. 350 po raz pierwszy. Kto da 400? Piękne, ładne, okrągłe 400 zł. Kto da 400 zł za dzień urzędowania z prezydentem? Pan prezydent tego dnia też będzie? Panie prezydencie. Jako drugi, jako zastępca. No, drodzy Państwo, taka okazja. 400 zł. Drugi raz może się zdarzyć jest dopiero... Jest 400 zł. Kto da? No i już. Powiem to słowo, 500 zł. Nie ma co, proszę Państwa, żałować. Oprócz tego, że to jest dość doskonałe doświadczenie z wpisaniem do CV, 500. No to jeszcze pamiętajmy o celu, na co te pieniążki są przeznaczone. Tak, a, na oddziały pediatryczne, na świetny sprzęt, na to, na że wszystkie seniorów, nasze dzieciaki, Państwa. Małe dzieci w klasach od 1-3, rok rocznie są przeszkadzane z pierwszej pomocy. Panie prezydent, dorzuci pan coś, panie prezydencie. Ja wspólnie zrobimy, bo to będzie najprawdopodobniej jeden z wtorków do wyboru dla osoby, która mnie cytuje. Zaczniemy dzień od posiedzenia wykonawczego, czyli spotkanie ze wszystkimi kierownikami instytucji i placówek podległych miastu, bo takie spotkanie co wtorek odbywam z pracownikami i z kierownikami podległych jednostek. Później najprawdopodobniej zwiedzimy jedną ze starachowickich firm. Zrobimy na pewno ten objazd miasta, który robię praktycznie codziennie, a przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, czyli przejedziemy właściwie przez całe miasto, zobaczymy, gdzie jest brudno, gdzie musimy posprzątać, co musimy jeszcze zmienić.
Odwiedzimy również kilka referatów, bo ja nie muszę ich odwiedzać, ale czasami robię niezapowiedziane wizyty w poszczególnych częściach Urzędu Miejskiego, więc wspólnie zwizytujemy to miejsce. Jeśli nie ma więcej propozycji, to myślę, że możemy przejść do jeden po raz pierwszy. Nie, jeszcze mogę. Drodzy Państwo, bo Pan Prezydent wspomniał jedną ważną rzecz. Widzę, że oprócz tego urzędowania w urzędzie jest również przejażdżka samochodem służbowym. Kto da 600? Zostańmy przy 500. Kto da 500 zł, proszę Państwa? Jak ktoś jest zainteresowany, jest 500 złotych. Jest 500 złotych. Rowerem. Przejażdżka rowerem służbowym. Kto da 600? Czyli to będzie tak naprawdę tanie. Kto da 600 zł, proszę Państwa, dorzucona została przejażdżka służbowym rowerem. Tandemem, no we dwoje. Na pewno z przodu ta osoba będzie siedziała i kierowała. Tak, no bo Pan Prezydent będzie jako zastępca. Czyli... 500 to, mamy? Mamy 500. Czyli 500 po raz drugi. I uwaga, ostatni moment. Świetne doświadczenie. Kto, może ktoś z Państwa jeszcze miałby ochotę sprawdzić się na tym fotelu w magistracie strachowickim? Bo jak nie, to... 500 po raz trzeci. Sprzedane. Zapraszamy do nas, prosimy o pieniążki. Kto tu do nas idzie, proszę Państwa, to będzie naprawdę miła, bardzo niespodzianka. 500 zł. Idzie do nas Pani Dyrektor. Idzie Pani Dyrektor, czyli... Będę naprawdę zaszczycony. Gorące brawa, drodzy Państwo. Gorące brawa. 500 zł. Członek zarządu powiatu zobaczy, jak to urzęduje się. W Urzędzie Miasta. W Urzędzie Miasta. Jak zarządza się miastem. Myślę, że w przyszłym roku być może uda się zrobić też odwrotnie. Podmiankę, także pewnie Pan Prezydent zobaczy, jak się zarządza w starostwie. O, jest Franek. Franek pokaże, drodzy Państwo. Tak naprawdę pieniądze ze sprzedaży tego autobusu zasilą puszkę wolontariuszy, a oni przekażą do sztabu. I zaczynamy. 10 zł. Czy ktoś z Państwa chciałby ofiarować za ten autobus unikatowy? Bo tak naprawdę tych autobusów jest dwa w Starachowicach. Jeden, który został sprzedany wczoraj w Domu Nauczyciela i drugi dziś. Mamy z puszką. Oczywiście mamy z puszką, mamy tutaj oczywiście naszych młodziutkich wolontariuszy. Jakże oni pięknie dzisiaj wyglądają. Podarowali na autobus. Drodzy Państwo, 10 zł. Było ich dwa. Było ich dwa. Jak moich chłopaków było ich dwóch, teraz jest też dwóch, ale autobus jeden. 10 zł. Jest 10 zł. 50? Jest 50 zł. Bardzo dziękuję. W imieniu seniorów, w imieniu... 60 zł. 60. Czy ktoś na 60? Już mówię, że drożej został sprzedany w Domu Nauczyciela. Czyli... To nie możecie Państwo być gorsi. No nie. Czekamy. 60 zł. Czy ktoś z Państwa da 60 zł za autobus unikatowy? Jedyny... Mięciutki. Może służyć jako poduszka. Tak. 60 zł jest? Nie ma. Czyli 50 zł po raz trzeci. Sprzedamy. Zapraszamy. Trzymaj puszkę, chłopie. I mamy 50 zł. Mamy jeszcze czas przejść do... licytacji. 150 zł. Czy ktoś da w ciemno? Jest 150. Drodzy Państwo, Pani Beata Stąpor, członek zarządu powiatu starachowickiego, ma zaszczyt zaprosić na uroczysty obiad z okazji 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w hotelu Europa w uzgodnionym terminie. Kto da 200 zł? Kto da 200 zł? Już wiemy, co licytujemy. Jest 200 zł. Jest 200 zł. Kto da 250 zł? Jest 250. Kto da 300 zł? Kto da 300 zł za obiad? Kto da 300? Obiad 300 ufundowany złotych. Osobiście przez Panią Beatę Stąpor. Czy ja tam widziałam rękę w górze? 300 zł? Jest 300 zł. Jest 300 zł. 350? 350, kto da 350 zł? Patrzę. Jest 350. 400? 400 zł. Jest 400. Kto da 450? Jest 450. Kto da 500? Kto da 500? Jest 500. Kto da 700? Może będzie deser? Pani Beato? Będzie deser. Z deserem? Będzie 700. Kto da 700? Kto da 700? No? 600. No. Jest 600 zł. Kto przypominamy, że jest to dla dzieci i dla seniorów, a przy okazji miłe spotkanie z Panią Beatą Stąpor. Przy doskonałym kolacji. Obiedzie. Znaczy, że termin do... No zaraz, jak będzie 1000, to może będzie obiad, może będzie kolacja. Deser jeszcze po drodze. 700.
700? Jest 700, czyli już jest deser. Kto da 800 złotych? 800 złotych. 800 złotych. 800 złotych. To da 800 złotych, bo no jak ja tu, nie, ja to... Ja cały czas zerkam. Ja też zerkam, też patrzę, ja też. Proszę, ale popatrzę też tutaj. 800? 800 złotych. 750? 750 złotych. Przypominamy, licytujemy dla dzieci z pediatrii, dla seniorów, panie... czyli 750 złotych, czekamy. Bo na razie 750 złotych. Czy będzie 750 złotych? Bo jeśli nie, to 700 złotych po raz drugi. Drugi. I uwaga! 700 złotych po raz trzeci sprzedane! Zapraszamy, panie prezydencie. Panie prezydencie, zapraszamy. Prezydent liczy, wrzuci 7, wrzuci 800. Chwila dla fotoreporterów. Pan prezydent. Raczej się przerodzi w nie obiad, tylko kolację, bo liczę na to, że nagroda zostanie wręczona w momencie, kiedy będziemy kończyć pracę. Czyli obiad o kolacja. Proszę bardzo. Zapowiada się bardzo miły dzień. Życzymy smacznego, panie prezydencie. To jest tort, drodzy państwo, ufundowany przez pana starostę powiatu Starachowickiego. No 30 zł to jest stanowczo za mało. Mało! No mało, mało. Kto z państwa da 120? To za 100 zł. Jest 120 zł. Kto da 150? 300! Pod jednym warunkiem. Dobrze, 300 zł, ale dzielimy na sali. Okej. Okay. Czy ktoś z państwa nie ma ochoty za chwilę zjeść tortu, trzeba dać 320 zł? Tak. Bo jeżeli... jak nie, to za chwilę, za 300 zł będziemy musieli wszyscy zjeść tortu. Chyba, że ktoś nie ma chęci, to 320. To 320, kto nie chce zjeść tortu? Kto nie chce zjeść tortu, ręka do góry? A kto chce zjeść, ręka do góry? Dobrze, 400, 500, pięknie idziemy, jak burza. Okej, 300 zł po raz drugi. I 300 zł po raz trzeci. Sprzedane, pan starosta Dariusz Dąbrowski. Dziękujemy bardzo, proszę państwa, duże brawa i wszyscy jemy tort. A my się żegnamy i widzimy się za pół godziny. Drodzy państwo, sprawdzamy stan konta, sprawdzamy tą cenę. Za pół godziny jesteśmy. My tu jeszcze wrócimy. Dziękujemy. Także to się nie liczy. Kila. No. Witam cię. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Nie no, w tym roku to już szaleństwo. Nowak i Katarzyna? Kasia Nowak, tak. Nowa ręka powinna wejść. Ciasteczko, ja. No, które chcesz?
otwarty na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogromnie mi miło wspominać te czasy, z którymi graliśmy przez te 23 lata. Dziś tych ludzi dobrego serca jest coraz więcej. Są to całkiem dorośli ludzie, którzy często wyemigrowali z naszego miasta, ale wracają tu na orkiestrę i są tacy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę jako wolontariusze. Myślę, że ta atmosfera, te emocje, które towarzyszą każdemu finałowi, daje nadzieję na to, że będziemy potrafili w każdej sytuacji pomagać. A pamiętajmy, że pomagamy najmłodszym, a od 4 lat również seniorom. Ja jestem bardzo dumna z tego, że w naszym szpitalu znajduje się sprzętu ponad 440 tysięcy, że ten sprzęt od orkiestry ma również pogotowie. Myślę, że wiele ludzi, mam tego dowody, skorzysta z pomocy Wielkiej Orkiestry. Ostatnio mama podziękowała nam jako sztabowi za pomoc, jaką otrzymała dla dziecka w wysokości 4 tysięcy na ortoprotezę. To wszystko bardzo buduje. I myślę, że będziemy grali do końca świata jeden dzień dłużej. Od 24 lat gram w Starkowce, tak? Jak co roku bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Fantastyczne licytacje dzisiaj na koncercie w Starkowskim Centrum Kultury. Równie gorąco było wczoraj w Domu Nauczyciela, w piątek w szkołach. Naprawdę dzieje się dużo, jesteśmy niezwykle wdzięczni. Ja czytałam dzisiaj ze sceny aż 3 strony tych wszystkich, którzy z nami grają, którzy są darczyńcami, którzy dbają o bezpieczeństwo i o to, żeby wolontariusze nam nie zmarzli. Naprawdę rzesza ludzi w tym roku włączyła się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i mamy nadzieję, że pobijemy rekord 80 tysięcy. Będzie dobrze, będzie mieć dużo pieniędzy w sztabie. Dziękujemy wam, dziękujemy wszystkim wykonawcom i wszystkim mieszkańcom. Jesteśmy Stowarzyszeniem Semper Fidelis ze Starachowic. To jest Stowarzyszenie Sportów Proobronnych. Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością związaną z militariami, a także jesteśmy grupą rekonstrukcyjną. Rekonstruujemy 75. Regiment Rangers, 3. Batalion. No, tutaj przygotowaliśmy taki mały pokaz, małą wystawkę raczej części sprzętu, którego używamy podczas naszych, że tak powiem, zajęć. To jest przekrój sprzętu w tej chwili, który jest używany w różnych armiach świata, a przede wszystkim w armii amerykańskiej, właśnie używany przez Rangersów amerykańskich. Jak widać, karabiny snajperskie, pistolety maszynowe, karabinki szturmowe, nasze poczciwe kałachy, tylko tyle, że to jest wersja 74, czyli już trochę zmodyfikowana, no i wszystko inne. Umundurowanie, wyposażenie, którego używają amerykańscy rangersi, kamizelki, noktowizory, GPS, oryginalny GPS z misji w Kosowie na przykład jest też w naszym posiadaniu. Więc no, to coś takiego. Zapraszamy wszystkich na nasz fanpage na Facebooku. To jest Stowarzyszenie Semper Fidelis i wszystkich chętnych na nasze otwarte treningi, które odbywają się na terenie Starachowic i w okolicznych lasach i budynkach, z których korzystam też gdzieś tam w jakichś ruinach i innych rzeczy. W tym roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już chyba po raz 10, odkąd istnieje grupa. Odpowiadaliśmy za bezpieczeństwo podczas koncertów w Starbickim Centrum Kultury, ale też zorganizowaliśmy takie stoisko, na które można było się uczyć pierwszej pomocy. Młodzi ratownicy wykonywali sztuczne rany, odpowiadaliśmy na pytania, mniej więcej do czego służy jakiś sprzęt ratowniczy. Fajnie, że tu przyszło bardzo dużo osób i bardzo było tym zainteresowanym. I cieszymy się, że orkiestra po raz kolejny będzie wspierała właśnie ratownictwo i osoby, zwłaszcza ratowanie i pomoc dla osób, dla dzieci i dla osób dorosłych.
został mi w pamięci jego drogi. Lecz głos nie ma się dość, no. Ty się we mrowie tworzył w betonowych górach. Nawracaj ludzi za Czy będzie 1700 zł za ten unikatowy, jedyny... W swoim rodzaju piękny naszyjnik. 1600 zł po raz pierwszy. Z listem od pani Krystyny Jandy. Czy mamy 1700 zł? Czy mamy 1700 zł? Tak, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Będzie 2000? Czy będzie 2000? Czy nie? Będzie 2000. Jak państwo myślą? Będzie 2000? Po raz... Ja się zerknę na prawą. Nie ma. Po raz... Trzeci sprzedane! Serdecznie gratulujemy! Zapraszamy! Zapraszamy do nas! O, pan Jarek Warszawa! Pan Jarek Warszawa podąża. To ta zimna woda dodaje takiej energii. I tak rozgrzewa. I jaka jest serce. Właśnie dobra na serce. Całą taka rodziną zapraszamy. O, będzie można od razu przymierzyć, panie Jarku. Zapraszamy. Powinność. Oczywiście za chwileczkę będzie chwila dla fotoreporterów. Pojedynczo, pojedynczo. Pojedynczo. Brawo! Chwila dla fotoreporterów. Koniecznie proszę w tym naszyjniku wybrać się do teatru pani Krystyny Jandy. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco dziękujemy wszystkim tym, którzy dla nas dzisiaj grali. Wszystkim firmom, instytucjom, wolontariuszom, którzy w deszczu i śniegu, tym, którzy liczą pieniądze, tym, którzy występowali, tym, którzy nas obsługiwali, naszym wspaniałym patronom. Dziękujemy za ostatni szczególny gest Jasiowi Kiełbasie, który pożyczył sól, żeby wysypać te schody, żebyście Państwo się nie poślizgnęli. Proszę Państwa, grało cały czas. Działo się wiele rzeczy, o których nawet nie wiemy, ale napiszemy w prasie, co ciekawego się działo. Dziękujemy Wam serdecznie. A teraz niech to cudowne miasto, niech tych wspaniałych ludzi zobaczą dobre anioły przez nasze wspólne światełko do nieba ufundowane przez naszych patronów. Wspólnie, głośno odliczajmy od 10 do 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świątecznej Pomocy, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak dużo dzisiaj zebraliśmy i zbierać jeszcze będziemy, bo liczenie trwa. Wszystkim tym, którzy cały dzień liczyli, bo oni wykonali też ogromną pracę. Wszyscy możemy sobie powiedzieć wielkie dziękujemy! A wypowiadam się najlepszy wolontariusz w naszym sztabie. Nie, nie. Zuza, nie. Tak. Zuza? Zuza? Tak, myślałam!
dzieciom, tym najmłodszym i tym troszeczkę starszym i tym, którzy po prostu mają do tego serce, naprawdę jesteśmy w stanie przestawić ziemię do góry nogami i bardzo wam za to dziękuję.